Znaczy, powiedziałem, że nie dam rady. Nie dam rady wracać z urną dziecka, które wiozłem w jedną stronę. Że jeżeli Rosjanie tutaj wejdą, albo jeżeli zaczną strzelać w nasz szpital, to przecież my nie możemy zostawić tych dzieci. Przecież my mamy dzieci z ogolonymi główkami, tak, chore, część sparaliżowanych, matki przerażone, prawda? No co my zrobimy? Prawda? Ja nie wiem, co by było. Ja nie wiem, co by było, gdyby do miasta wdarli się, nie wiem, kadyrowcy na przykład, prawda? Czy Syryjczycy, bo tak się też mówiło, że takie pomysły mieli. Wie pan, i pytali się mnie dziennikarze, zresztą z którymi podróżowaliśmy, bo to było nawet BBC dziennikarze, jak my to robimy, i dla nas to jest bardzo prosty rachunek, wie pan. Ja mam prawie 50 lat. Ja mogę żyć jeszcze 30 lat. Ja miałem cudowne życie. Ja miałem cudowne życie. Wspaniałych rodziców, rodzinę, wie pan, cudowny kraj. Jeżeli będę miał 30 lat mniej, naprawdę nic się nie stanie. A te dzieci mają po 60 lat przed sobą, tak? Średnio, że tam 10, 15, a niektóre mają po 80 lat, tak? Jeżeli jest 100, to jest 8 tysięcy lat. Co tu się nie ma na czym zastanawiać? Co dzieje się z dziećmi, które chorują dziś na Ukrainie? Jak wygląda proces ich leczenia? Czy w ogóle one są leczone? Jak wygląda pomoc dla nich? O tym dzisiaj porozmawiam w Układzie Otwartym. Jak zawsze muszę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierają ten program, wszystkim patronom, dzięki którym mogę ten program przeprowadzać, i podziękować mecenasowi mojego programu, firmie MW Kancelaria Doradztwa Restrukturyzacyjnego, która zajmuje się pomocą dla firm w trudnej sytuacji finansowej. Dzięki serdeczne i zapraszam na rozmowę. Paweł Szczuciński, pediatra i psychiatra. Dzień dobry panu. Witam serdecznie. Jest pan dzisiaj w Warszawie, rozmawiamy w studiu w Warszawie, ale przyjechał pan, jak rozumiem, z Lwowa. Właściwie od początku wojny jest pan na Ukrainie. Tak, proszę powiedzieć, jak pan trafił i co pan tam robi, bo może tylko wyjaśnić, że pan zajmuje się koordynacją pomocy chorym dzieciom, chorym głównie na raka, tak? Tak, tak. Wszystko się zaczęło bodajże chyba drugiego czy trzeciego dnia od wybuchu wojny. Zadzwoniła do mnie siostra Małgorzata Chmielewska, z którą współpracowaliśmy w różnych projektach i znamy się. Powiedziała mi: doktorze, trzeba pomóc w transporcie leków onkologicznych do Lwowa dla dzieci chorych na nowotwory, ponieważ zaczyna być bardzo poważny problem z leczeniem tych dzieci na Ukrainie. A przypominam, to był drugi, trzeci dzień wojny. Więc dostałem telefon do doktora Romana Kizymy, prowadzącego oddział onkologii we Lwowie. Zadzwoniłem do niego, żeby dowiedzieć się, co i jak. No, doktor Roman powiedział, że rzeczywiście sytuacja jest tragiczna, potrzebują praktycznie wszystkiego. Powiedziałem mu, że w tej sytuacji wydaje mi się, że chyba raczej należałoby ewakuować dzieci z Ukrainy, niż tylko zawozić im leki. Mm-hmm. Więc Roman stwierdził, że jak najbardziej tak, i oni taki plan mają i takie marzenie mają, natomiast problem polega na tym, że całkowicie zablokowane są granice i nie można wywieźć tak poważnie chorych dzieci w takich, a nie innych okolicznościach. No i wtedy, korzystając z różnego, że tak powiem, sieci kontaktów, które sobie tam wyrabiałem przez ostatnie lata, udało mi się dotrzeć do pani konsul generalnej w Lwowie, do pani konsul Dzwonkiewicz, która powiedziała, że okej, jeśli przyjadę, to ona i jej zespół pomoże. I tak wsiadłem w samochód i 28 lutego przekroczyłem granicę z Ukrainą. Pamiętam, kiedy wjechałem na teren Ukrainy, to musieliśmy minąć leżące na środku przejścia granicznego ciało starszego człowieka, który zmarł, było przykryte takim całunem. I to już pokazało skalę dramatu, który tam się rozgrywa. Oczywiście jadąc na Ukrainę, nikt
że tak powiem, nie jechał przed nami ani za nami, natomiast musieliśmy najpierw przejechać koło ogromnych takich szpalerów ludzi, którzy tam przekraczali tą granicę. Którzy uciekali z Ukrainy. Uciekali z Ukrainy, no i oczywiście jechaliśmy w przeciwnym kierunku do tego ogromnego sznuru samochodów. Dojechaliśmy do polskiego konsulatu, jest duży budynek, to jest największa polska placówka dyplomatyczna na świecie. No, atmosfera... W Lwowie, tak? Tak, to jest największy na świecie. Naprawdę duży, imponujący budynek. Zostaliśmy od razu przyjęci przez panią konsul. Zorganizowała szybkie zebranie. Przedstawiła konsula Rafała Kocota, który został oddelegowany do tego zadania. No i pamiętam takie słowa konsula, który powiedział, no ewakuujemy się. Zostaje nas około tam 10 osób. Większość osób, które były zbędne, no, zostają ewakuowane, ponieważ to jest ostatnia placówka dyplomatyczna we Lwowie. No i tak naprawdę w każdej chwili mamy świadomość, że może do nas uderzyć Iskander. Tak. Wtedy przypomnę, wszystkie ambasady poza Polską i Watykańską ewakuowały swój 100% personelu z Kijowa. Dokładnie tak. Pojechaliśmy do szpitala dziecięcego, do takiego zachodnioukraińskiego szpitala dziecięcego, nazywanego Czernobylska, przy ulicy Dnisterskiej 27. No i spotkaliśmy się z doktorem Romanem, z szefem. Wyobrażałem sobie takiego lwowskiego jakiegoś profesora z długą, siwą brodą. Okazało się, że to jest taki człowiek, który przypomina Mika Jaggera, tylko że dużo młodszy, tam około 40 lat, prawda, w takim fajnym... O fajnym rock'n'rollowym, bym powiedział, stroju, no ale nie było nikomu do śmiechu. I Roman mówi do mnie tak, mówi: słuchaj Paweł, jak wy sobie to wyobrażacie? Oczywiście już wtedy zorganizowała się grupa ludzi, właśnie wokół Romana, grupa ludzi, która pracowała nad tym, żeby te dzieci stamtąd ewakuować. Więc Roman stwierdził, jak wy sobie to wyobrażacie? Przecież normalnie ewakuacja dziecka jednego zajmuje tygodnie, a tutaj chcesz wywieźć 20 chorych dzieci, gdzie wy je umieścicie? Mało tego, dostałem właśnie wiadomość, że w szpital Ahmadyt w Kijowie uderzyła rakieta i personel zdecydował o ewakuacji 14 kolejnych dzieci, w związku z tym jedzie do nas 14 dzieci. Wszystkie chore na nowotwory, tak. Mówimy o samych dzieciach, więc już tych dzieci jest 34. Oczywiście oprócz tego te dzieci mają rodzeństwo, to zazwyczaj są małe dzieci, rodziców, rodziny, prawda, i tak dalej. To jest duża grupa ludzi. I teraz ja powiem tak, przewiezienie, nie wiem, dużej ilości dzieci, 1000 czy 100 000 zdrowych dzieci, no to jest proste zadanie. Natomiast przewiezienie dziecka chorego na nowotwór, to niezależnie od tego, czy to jest wojna, czy to nie jest wojna, To jest taka różnica, jak pomiędzy przewiezieniem, nie wiem, na przykład 10 karabinów, a przewiezieniem głowicy nuklearnej. To jest potężna operacja. Takie dziecko musi zostać przygotowane. To się normalnie dzieje tygodniami. Ten transport jest zazwyczaj transportem oczywiście lotniczym. To wszystko jest dograne co do minuty. Oczywiście. Rozumiem, że gdzieś są pod kroplówkami, tak? Bardzo różnie. Oczywiście stan tych dzieci jest bardzo różny, w tym krytyczny, prawda? Więc jakby procedura takiego przetransportowania, jeżeli szpital, nie wiem, we Lwowie dogada się na przykład ze szpitalem w Nowym Jorku, czy tam, nie wiem, w Warszawie, czy w Londynie, że dziecko będzie przywiezione na leczenie, to są naprawdę długotrwałe procedury, poza tym to jest bardzo kosztowne, prawda? I transport, ale samo leczenie jest bardzo kosztowne. I tu nagle chcesz, człowieku, przewieźć 30 parę dzieci. Ale ja usłyszałem już od osób, z którymi w międzyczasie wymieniałem telefony i jakby dogrywałem, że w sprawę zaangażowany jest profesor Wojciech Młynarski, szef Kliniki Onkologii w Łodzi. Ja akurat tak się złożyło, że odbywałem staż z onkologii pediatrycznej na oddziale profesora Młynarskiego. Obiecałem sobie, że będę się starał więcej do onkologicznego dziecięcego szpitala nie jechać, ponieważ proszę mi wierzyć, ale obserwowanie umierających dzieci, zwłaszcza mających guzylitę, guzy tkanek miękkich, no to jest horror. Na szczęście dla nas lekarzy, bo pediatria to jest taka fajna dziedzina, bo dzieci chorują na różne infekcje, one zdrowieją, tak? I to jest większość moich pacjentów. Natomiast już poziom onkologii jest tak wysoki, że te białaczki, choroby układu chłonnego, one są wyleczalne nawet w ponad 90%. Ale jednak są przypadki
na przykład guzy mózgu, guzy pnia mózgu, a tam też takie dzieci są leczone, że no po prostu obserwujemy śmierć dziecka. Więc ja pamiętam, że jak byłem na tym stażu, to ja tak mniej więcej co godzina wychodziłem, była zima, wychodziłem na dół i paliłem papierosa i wracałem. A gdyby nie to, że jeździłem tam autem, to podejrzewam, żebym wypijał setkę wódki. I naprawdę wielki szacunek dla onkologów pediatrycznych za to, co robią, bo to jest praca merytorycznie ciężka, ale i emocjonalnie ciężka. I tu nagle się okazuje, że los po kilku latach z powrotem łączy mnie z profesorem Młynarskim. Ale wiedziałem, że to jest fantastyczny fachowiec, jeżeli on powiedział, że jest system rozprowadzenia tych dzieci na początku po polskich, po niemieckich linijkach, to znaczy, że tak będzie. I powiedziałem Romanowi, Roman, nie ma na co czekać. A to było zorganizowane, nie wiem, to było koordynowane przez jakąś instytucję, przez Ministerstwo Zdrowia, czy to były po prostu szpitale między sobą się dogadywały? To wszystko była taka, można powiedzieć, inicjatywa oddolna. Pojawiło się kilka osób, część z nich się znała, część z nich się nie znała. Po stronie ukraińskiej była to taka fundacja Tabletoczki, coś takiego jak u nas taka fundacja Rock and Roll, fundacja, która zajmuje się opieką nad dziećmi chorymi na nowotwory. Po stronie polskiej fundacja Herosi. Po stronie ukraińskiej też oczywiście no, Roman Kizima jest znanym tam onkologiem. To środowisko na szczęście jest niewielkie, w związku z tym ci ludzie się znają. Po stronie Polskie Towarzystwo Onkologii Pediatrycznej, które reprezentował profesor Młynarski. I bardzo ważnym elementem tej układanki, który na początku nie odgrywał jeszcze takiej może istotnej roli, ale później odegrał dużą, była fundacja St. Jude's Foundation z Memphis. Szpital St. Jude's Hospital, Research Hospital z Memphis, jest największy onkologiczny, pediatryczny szpital dla dzieci. Jaki to jest skali projekt, to mogę panu objaśnić w ten sposób, że na Facebooku ten szpital ma 2,5 miliona followersów. Chcę sobie wyobrazić, szpital 2,5 miliona followers. Jest to ogromny projekt. Później dzięki zaangażowaniu St. Jude's, ludzi związanych, St. Jude's jakby powstał system rozprowadzenia, można powiedzieć, tych dzieci po klinikach całego świata. No, w ciągu tych kilku miesięcy udało nam się wywieźć z Ukrainy około 1000 dzieci. Tysiąca dzieci. Ta operacja, którą wykonaliśmy. To były wszystkie chore dzieci? Nie, to nie są wszystkie chore dzieci. Mhm. Część dzieci z różnych powodów się rodzice się nie decydowali, część nie musiała. Bo ja jeszcze raz powiadam, proszę sobie wyobrazić. Ale czy nie, czy te 1000 dzieci, którym państwo się opiekowaliście, rozwoziliście, to były chore, to wszystkie były chore dzieci, tak? Chorujących na nowotwory. To były chorujące, czyli 1000 dzieci chorujących na nowotwory. Tak, około tak. To jest gigantyczna operacja. Tak, jest to największa, no, ja powiem tak. Ukazała się praca, ona na tym etapie, na którym powstała, my jesteśmy współautorami tej pracy, opisująca nasz projekt, który nazywa się Safer Ukraine. I ta praca ukazała się teraz we wrześniu. Trafiła na okładkę The Lancet Hematology. To jest najbardziej prestiżowe pismo, które jest. Zresztą operacja była tak duża, że z czasem towarzyszyli nam dziennikarze The Washington Post, CNN, NBC, ABC, również polscy dziennikarze. Dzieci, które trafiły do Francji, były przyjmowane przez pierwszą damę, panią Macron. Dzieci, które trafiły do Memphis, tam trafiło około 20 dzieci. Te dzieci przyjęła i spotkała się z nimi żona prezydenta Bidena. A większość tych dzieci dokąd trafiło? Do Polski. Do Polski. Do Polski trafiło prawie 400 dzieci. Tysiąc chorych na raka dzieci, na nowotwory dzieci. Na różnego rodzaju nowotwory. Na różnego rodzaju nowotwory państwo ewakuowaliście w sumie z Ukrainy. My je nadal ewakuujemy. Te transporty już są w tej chwili małe, ale my je nadal ewakuujemy. To wielka operacja ratowania dzieci. Tak, najmłodsze dziecko, które wywieźliśmy, miało 35 dni. I kiedy brałem te dzieci, Kiedy zmontowaliśmy ten konwój przy ogromnej pomocy naszych konsuli, konsula właśnie Kocota, konsul Dzwonkiewicz. Pierwszy konwój to było kilka karetek dla dzieci w ciężkim stanie. I o ile pamiętam, 2 albo 3 autobusy. No to są rozdzierające sceny przed szpitalem, gdzie ludzie nie wiedzą, gdzie jadą. Część osób,
to były, część osób przyjechała z Kijowa, przyjechali do Lwowa, zobaczyli, że we Lwowie wszystko pięknie. Część osób, więc powiedzieli w zasadzie, po co my wyjeżdżamy, tak? No my wiedzieliśmy, że za chwilę mogą na nas spaść rakiety, za chwilę się przełamią łańcuchy dostaw i nie trzeba żałować róż wypłoną lasy, tak? To jest wojna, za chwilę może nie być Ukrainy, że musimy te dzieci rozumiem, ratować. Że mógł szpital nawet ocaleć, ale nie ma lekarstw. Nie ma leków, nie ma lekarzy, jest ogólna katastrofa. Ale proszę powiedzieć, te dzieci były w stanie usiąść normalnie w autobusie, mogli się zapewnić cały autobus siedzącymi dziećmi, więc to trzeba było jakoś przystosowywać do tego. Część dzieci, utworzyliśmy hub, w związku z tym zaczęły trafiać dzieci z całej Ukrainy, z Mariupola, z Chersonia, po pewnym czasie z Charkowa. To były trudne operacje, trudne decyzje. Bo do mnie, jako do koordynatora przychodził Roman i mówił, słuchaj, dzwonił do mnie lekarz na przykład z Mikojewa i teraz czy my na pewno te dzieci umieścimy na zachodzie, tak? Bo ja przecież nie mogę do swojej kliniki przyjąć, nie wiem, 100 dzieci, tak? Bo ja mam 20 łóżek, prawie to jest niemożliwe. Tak. A że te dzieci wywieziemy z Mikojewa, który jeszcze nie jest ostrzeliwany, żeby nie było takiej sytuacji, że my wywieziemy do Lwowa, one tutaj umrą, prawda? A mogłyby przeżyć w Mikojowie. W związku z tym to były bardzo dramatyczne decyzje. Dosyć szybko do operacji po polskiej stronie przyłączył się profesor Czałderna, doradca prezydenta. Po polskiej stronie projektowi zaczęła patronować pierwsza dama, po stronie ukraińskiej również ukraińska pierwsza dama. To było bardzo istotne. Powstał zespół, rozmawialiśmy systematycznie na Teamsach. I to co było ważne, to, że większość z nas, my się znamy. Tak? Ja na przykład z profesorem Czałderną mam wspólnych pacjentów. Ja wiem o tych pacjentów, że to jest fantastyczny człowiek. Mhm. Jak do mnie zadzwonił człowiek, który się przedstawił, że jest doradcą prezydenta i nazywa się Czałderna, ja wiedziałem, że to jest świetny człowiek. Ja wiedziałem, że to jest super i ja mogę z nim współpracować. Mhm. Prawda? Więc jakby to nam bardzo ułatwiało zadanie. Natomiast nikt nie napisał podręcznika i nie nauczył i nie przygotował wariantu, że do dziecka chorego na raka ktoś będzie strzelał i ktoś będzie bombardował szpital, w którym jest grupa dzieci chorych na raka. Dlaczego? Bo proszę zwrócić uwagę, że nie było ostatnio, czy też nigdy wręcz, wojny na tak wielką skalę z tak wysoko rozwiniętym państwem, jakim jest Ukraina. Tu troszeczkę można porównywać Syrię, bo w Syrii też była zaawansowana medycyna, ale to nie jest ta skala. To nie jest ta skala zjawiska. O tym mówi, to mi się przypominają opowieści, które moja żona się zajmowała, pomocy budowania szpitali polowych w czasie powstania warszawskiego, które nagle w piwnicach, tak, gdzieś trafiali chorzy, nie tylko ci, którzy mieli, zostali postrzeleni, czy coś na nich spadło w czasie wojny, tylko po prostu, którzy byli też chorzy wcześniej, bo tu rozumiem, mówimy o takich o przypadkach dzieci, które po prostu były chore niezależnie od wojny. My te dzieci, i teraz tak, mam dzieci, wieziemy te dzieci, na granicach potworny bałagan, korki, no bez konsula byśmy tego nie zrobili, oczywiście konwój. Był przepuszczany przez granicę szybko? Nie, to z tym były zawsze problemy, bo to jednak jest państwo, które jest w wojnie, no nie może tak sobie wypuszczać, prawda, kogo tam chce. W związku z tym zdarzały się sytuacje, że musieliśmy, mimo że naprawdę był uzgodniony na najwyższym szczeblu, czekać kilka godzin. To były ogromne emocje, to były ogromne nerwy. Ja kiedy pierwszy raz przyjechałem po miesiącu pobytu tam, to moi bliscy mieli wrażenie, że jestem na jakichś narkotykach. Że po prostu byłem tak rozpędzony, można powiedzieć, bo to wie pan, to nie jest zadanie dla, że tak powiem, miłych ludzi, tak? On musi, tam są bardzo różne przeszkody. Tam ktoś wchodzi do autokaru, trzeba było wyrzucić z tego autokaru, bo on się chce załapać, prawda? Może zarazić dziecko. Na pewnym momencie zajechał nam drogę samochód dyplomatów, wysokiej rangi dyplomatów fińskich, więc ja stanąłem przed ten samochód, kazałem się wynosić. Oczywiście powstanie zręczna stacja, to dyplomacie mnie to nie interesuje. Ja mam dzieci, i te dzieci muszą zostać wywiezione. To jest priorytet. Mnie interesują te dzieci. Nic mnie nie interesuje. Mieliśmy tam jakiegoś ojca w którymś z transportu, którego musiałem wyrzucić, bo okazało się, że jest na czarnej liście tam i chciał się, zresztą nie płacił alimentów, i chciał przy okazji tej sytuacji wyjechać z Ukrainy, ale to paraliżowało nam transport. Zresztą tam dochodziło do naprawdę bardzo nerwowych, bardzo ciężkich sytuacji. Kiedy za drugim razem wróciłem, kiedy ten pierwszy transport się udał, kiedy dzieci zostały wszystkie rozmieszczone, tych 35 dzieci zostało rozmieszczonych,
No to wtedy wróciłem do Lwowa. Zostałem już zupełnie inny szpital. Lekarze, zaczęły się alarmy. Zaczęła się tak zwana trwoga. Był pan to, wie pan, że to jest system aplikacji w telefonach, syreny, prawda? Jeżeli jest spodziewany nalot, to wszędzie się te syreny, wszędzie to słychać. Ale bardzo wielu ludzi nie reaguje na to. Tak, i teraz proszę a zobaczyć. Czy dzieci właśnie, czy co? Czy... Tak. I teraz proszę jak, zobaczyć. Jak taki, mężczyźni, nie zastanawiałem się nad tym, jak taki alarm wygląda w szpitalu. Zapraszam na mojego Facebooka, bo ja to tam, pan Paweł Szczuciński, zamieszczałem te relacje. I tam są filmy też, jak to wyglądało. Ale to jest potężny problem, ponieważ musimy zejść z dziećmi, nie tylko tam w tym szpitalu, to nie tylko dzieci onkologiczne, tam są dzieci też chore na inne choroby. Musimy z tymi wszystkimi dziećmi zejść do piwnic, które wyglądają dokładnie tak, jak wyglądały piwnice, nie wiem, w getcie podczas II wojny światowej. Ja nie mówię, bo tam szczurów nie ma, prawda? No, przecież nikt nie przygotowywał się w Europie w XXI wieku, że w szpitalu onkologicznym będą dzieci w podziemiach, prawda? A schodziliście z dziećmi, które, tak, rozumiem, są bardzo wrażliwe na oczywiście, znosiliśmy te dzieci. Musieliśmy znosić część tych dzieci, prawda? Część tych dzieci przecież na wózkach, prawda? Część dzieci nie zeszło. Więc muszę panu powiedzieć, że dla mnie w ciągu podczas całego tego procesu, całej tej operacji, te podziemia i z tymi dziećmi, to było najgorsze. I był taki moment, że ja już tego nie wytrzymywałem i ja postanowiłem zostać w szpitalu na górze z tymi dziećmi, których nie można było odłączyć od aparatury, bo dla mnie to schodzenie do tych piwnic było zbyt psychicznie, to mi przypominało jakieś obrazy z II wojny światowej, to wie pan, to też są dzieci pokrywane jakimiś kołdrami, kocami, to ta piwnica wygląda okropnie, ciemno tam w pewnych miejscach, prawda? To wszystko bardzo dobrze przygotowane przez personel szpitala. Bardzo harmonijnie, sprawnie, nic się nikomu nie stało. Ale zdarzało się, że tam było 5 alarmów. No właśnie, teraz... bo te alarmy przecież, tak? Z tego co wiem, tak. Ja tam bywałem, no to właściwie co kawałek było. Zdarzało się, że było 5 alarmów. I co pan zrobi? Zostawi pan te dzieci, nie będzie pan tych dzieci fatygował, w związku z tym i bomba uderzy w szpital, tak jak uderzyła w Ochmady, tak jak uderzyła w szpital w Mikołajowie, tak jak uderzyła w Mariupolu. I co, będzie pan odpowiadał, prawda, czy będzie pan świadkiem tego, prawda? No nie, no musi pan z tymi dziećmi zejść. A z drugiej strony po 100 razy nie może pan schodzić. W związku z tym już w pewnym momencie nawet dla lwowskich dzieci było jasne, że nawet jeżeli, dla rodziców, prawda, nawet jeżeli tutaj Rosjanie nie wejdą, byliśmy przekonani, że oni wejdą. W zasadzie na nich czekaliśmy. To my te dzieci pozabijamy. Tym jeżdżeniem, tymi windami. Znaleźliśmy się w beznadziejnej sytuacji. I wtedy już kolejny transport to nie było 30 parę dzieci, już nie było znaku zapytania, tylko to było 55 dzieci, potem 70, 70 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Do tych dzieci dołączały też dzieci dializowane. Tam w pewnym momencie Rosjanie zbombardowali taki magazyn płynu do dializ. W związku z tym nie byłoby możliwości dializowania dzieci. W związku z tym wywoziliśmy dzieci tutaj też, żeby je ratować do klinik nefrologiczny, prawda? Powstała w krótkim czasie taka klinika, my to nazwaliśmy Unicorn, gdzie wszystkie dzieci były zwożone. Uorganizowaliśmy ten transport, bo na początku to wszystko były autobusy. Tutaj w Polsce czy tam? Pod Kielcami. Aha. Nazwaliśmy to Unicorn. Ale to była specjalnie zorganizowana klinika dla tych dzieci? To był hotel przerobiony. Aha. Po prostu z lekarzami, z ludźmi położonych w centralnym miejscu w Polsce. A kto dostarczył sprzęt? Czy to było państwo, to czy jakieś organizacje pozarządowe? Fundacja St. Jude's, Fundacja Herosi, państwo. No, państwo odgrywało to oczywiście bardzo, bardzo, bardzo dużą rolę. Na jednym z konwojów był wiceminister Tomasz Rzymkowski, wiceminister edukacji, który też później się przyczynił do tego, że zaczęły być zbierane środki finansowe, państwo tam zaczęło płacić za to miejsce. I z tego miejsca już dzieci były, można powiedzieć, dystrybuowane, były uzgodnienia z międzynarodowymi klinikami. W pewnym momencie ja, oglądając maile, listę mailową, gdzie spływały informacje, różne propozycje i zaproszenia z klinik, to ja w ogóle pogubiłem się, bo na przykład była godzina 15, a tu na przykład przyszedł mail, było napisane, że godzina 20 tego samego dnia. Jak to jest możliwe? Okazało się, że to była klinika z Tokio, z Sydney. Był taki moment, że my mieliśmy więcej klinik, które były gotowe przyjąć nasze dzieci, niż w ogóle było to piękne. Dzieci. To był ogromny sukces. Dużą rolę odegrał Gary Lineker. Gary Lineker zrobił piłkarz tweeta. Tak, tak, tak.
napisał, zrobił zdjęcia, jego syn, jego dziecko było kiedyś chore na białaczkę, napisał taki, tak, pokazał zdjęcia, utterly heartbreaking. I to było heartbreaking. Bo to jest straszne, kiedy to jest cywilizowany, piękny szpital, tak, w pięknym mieście. A jeżeli te dzieci z tymi krokodylami, z tymi pluszakami, dzieci po rok, po dwa, z tym rodzeństwem płaczącym, z tymi ojcami, z tymi babciami, które tam zostały przed tym szpitalem, muszą być tak w takiej panice uciekać, to to jest naprawdę wstrząsające. Że zmarło nam jedno dziecko, że w transporcie nie zmarło żadne dziecko, natomiast zatrzymało się jedno dziecko. My, żeby usprawnić ten proces, porozumieliśmy się z kliniką. Co znaczy zatrzymało się, że w tej chwili? Teraz to rozwinę, tak. Skorzystaliśmy z pociągu sanitarnego. Powstał pociąg sanitarny, który wjeżdżał do Medyki. On jechał z Warszawy. To był pociąg w dyspozycji Ministerstwa Zdrowia i szpitala MSW. Z ludźmi, lekarzami, ratownikami, też naszymi przyjaciółmi w dużej części, z którymi się znaliśmy z pandemii. Ludźmi, którzy pracowali w Szpitalu Narodowym, więc to też było fajne, bo to my się znaliśmy, my wiedzieliśmy, who is who, to bardzo ułatwiało działanie, to bardzo ułatwiało, bo jeżeli ktoś wiedział, kim ja jestem, i ja mówiłem, słuchaj, jest dwoje ciężkich dzieci, reszta jest okej, okay, to już wiedzieli, że to jest okej. Okay. Gdybyśmy byli jakim ja też wiedziałem, że jeżeli ja rozmawiam, nie wiem, z Michałem Hamplem, którego znałem z Lombardii, z którym pracowałem w Lombardii. Na początku COVID-u. Ja wiedziałem, że ten człowiek to wszystko ogarnie i on to opanuje. Tak? Ja wiedziałem, że to są dobrzy ludzie, tak? że to są właściwi ludzie na właściwym miejscu. LPR to jest naprawdę bardzo elitarna, lotnicza pogoda ratunkowa, elitarna jednostka. W związku z tym dużo ratowników się podłączyło z LPR-u. Odegrali bardzo dużą rolę w tym, w tych naprawdę bardzo trudnych logistycznie konwojach. Tak więc no, tylko w ten sposób nam się udało. I teraz wrócę do tego, czym zacząłem moment temu mówić. Zatrzymało, to znaczy zatrzymało się serce dziecka. Było dziecko, o którym wiedzieliśmy, że ono odejdzie. Ono było w ciężkim stanie, ale my też chcieliśmy i rodzice dzieci chcieli, żeby niektóre dzieci odchodziły z tego świata w normalnych warunkach, a nie pod bombami, a nie jakieś panice, czy podczas pożaru, prawda, z Mariupola, czy pod okupacją Rosjan, jak z Chersonią. Też mieliśmy później z Chersonia dzieci. I tak, no, zgodziliśmy się na ten transport. I dziecko już pod koniec tej podróży zatrzymała się akcja serca, było reanimowane, zatrzymał się pociąg. Śmigłowiec to dziecko, także to była potężna operacja z udziałem śmigłowców, też bywało, że i śmigłowców wojskowych, ale głównie śmigłowców LPR-u. Śmigłowiec odwiózł to dziecko do szpitala, niestety później zmarło. I to jest taka najcięższa dla mnie historia, ponieważ później zostałem poproszony o pomoc, żeby rodzice tego dziecka zabrali się z jednym z naszych transportów, bo ja tylko dojeżdżałem do tej Medyki, potem wracałem na Ukrainę, i że, ponieważ oni postanowili wrócić na Ukrainę. Więc ja powiedziałem, że oczywiście, że możemy im pomóc, że jak w kolejnym konwoju oni przyjadą, to mogą się z nami zabrać. No i już wszystko było prawie dograne, ale osoba powiedziała mi, koordynująca to, że jeszcze tylko Paweł, wie, pamiętaj, że tam będzie urna. Ja mówię, jaka urna? No urna z tym, z prochami tego dziecka, które zmarło. On został skremowany i teraz oni chcą je zabrać na Ukrainę i pochować na Ukrainę. No i powiem panu szczerze, że no, tego było dla mnie za wiele. Znaczy, powiedziałem, że nie dam rady. Nie dam rady wracać z urną dziecka, które wiozłem w jedną stronę, to teraz nie jestem po prostu w stanie. Nie jestem w stanie też narazić mojego zespołu młodych dziewczyn, działających z ogromnym poświęceniem, bo tam byłem jednym z lekarzy, tak? To był zespół, w każdym autobusie jechał jakiś lekarz z Ukrainy. Dziewczyna, bo mężczyźni nie mogli wyjeżdżać w karetkach, nasi w większości ratownicy. Bo był problem z wyjeżdżaniem ukraińskich karetek przekraczaniem granicy. Trzeba było się przesiadać, przenosić tych pacjentów na granicę. To było bardzo trudno. Tam dochodziło do różnych bardzo nerwowych sytuacji.
Więc ostatecznie wypracowaliśmy taki model, że karetki przyjeżdżały z Polski, zabierały te dzieci, przejeżdżały płynnie przez granicę. Nie wyobrażałem sobie takiej sytuacji, żebym teraz podróżował z tą urną. No ale to jest we mnie. To musi być bardzo, bardzo trudne. Ile ludzi, brało udział w tej, czy bierze udział, rozumiem, łącznie, no bo ta akcja cały czas trwa, jak rozumiem, tak, no bo wojna trwa. Tak. Ile ludzi, tak. W naszej operacji my oszacowaliśmy, że no, powiem tak, no bo zawsze w każdym projekcie jest kilku takich, nazwijmy to, liderów, tak? Hmm. Więc Roman Kizima, o którym powiedziałem, Julia Nogawiczyna z Fundacji Tabletoczki po stronie ukraińskiej, dyrektor szpitala i szef chirurgii, dr Andrii Kuzyk i dr Andrii Sieniutyn, fantastyczni ludzie, świetnie mówiący po polsku, po stronie ukraińskiej, po polskiej stronie właśnie profesor Młynarski, pani Małgorzata Dudkiewicz z Fundacji Herosi, Magda Sałek ze Stanów Zjednoczonych, Asia Gulnik z Fundacji St. Jude's. No to było to kilkadziesiąt takich osób, można powiedzieć, no nie wiem, kilkanaście takich maksymalnie w to wszystko zaangażowanych. Ja odpowiadałem za ten odcinek transportu dzieci z Ukrainy do Polski. A w sumie, no pewnie około, nawet kiedyś naliczyliśmy około 200 osób. A uwzględniając wszystkich, prawda, jakby biorąc pod uwagę, że dzieci trafiły do kilkudziesięciu krajów, no to chyba no operacja znalazła się na okładce też do Washington Post, na pierwszej stronie wydania internetowego. Więc to była duża, to było też największe przedsięwzięcie ewakuacyjne tak poważnie chorych dzieci w historii medycyny. Nigdy czegoś takiego. W historii medycyny. Nigdy czegoś takiego nie było, bo nie było takiego pełnoskalowego uderzenia na tak cywilizowane państwo, którym jest i tak duże, którym jest aż tak dużo tak wymagających specjalistycznej opieki, opieki dzieci. Później, kiedy już ta największa fala naszych ewakuacji opadła, to zająłem się bardziej ewakuacją osób rannych. To już bardziej takie przypadki, można powiedzieć, indywidualne. Tutaj zacząłem ściśle współpracować z Fundacją Humanos. To jest bardzo taka prężnie działająca mała fundacja z Warszawy. Piotr i Kasia Skopiec, będąc jej fundatorami i motorem, jakby zorganizowali konwoje i leków i takie no mniejsze konwoje, nie tak wielkie konwoje. Zaczęliśmy od Charkowa. I stamtąd zaczęliśmy wywozić osoby wymagające leczenia. Powstał taki program w uzgodnieniu Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z Luftwaffe, że i z naszymi tutaj czynnikami, że my transportowaliśmy pacjenci trafiali do Lwowa. Do niektórych ja transportowałem, to takie wybrane przypadki. Zaraz opowiem o takim jednym konkretnym bliskim przypadku. Transportowaliśmy do Lwowa, z Lwowa karetkami, kilkudziesięcioma karetkami, zespół koordynowany przez świetnego ratownika z LPR-u, Kubę Bałabana, jechał do lotniska Jasionka, tam samolot Luftwaffe podejmował pacjentów, wiózł ich do Berlina i stamtąd już byli rozwożeni. Jednym z takich pacjentów był chłopiec, 17-letni, ranny. To był Bogdan. To jest rówieśnik mojego syna. A tą sprawę jakby potraktowałem bardzo, bardzo osobiście. To był chłopak, który 26 lutego patrolował z bronią w ręku ulicę Charkowa. Oni jechali samochodem. Tam było czterech ich w samochodzie. Zostali ostrzelani z broni maszynowej. Dwóch zginęło. Jednemu się nic nie stało. Bogdan został ciężko ranny. Ranny w rękę, ranny w nogę, stracił 3 litry krwi, ale dzięki temu, któremu się nic nie stało, udało się go dotransportować do szpitala w Charkowie i tam został uratowany. Ale był bardzo ciężko ranny, tam nie było warunków na rehabilitację, na operację. Czyli przytoczono mu krew szybko. Tak, przytoczono mu szybko krew, no ale no, to jest młody chłopak, tak on może być kaleką, w związku z tym ja pojechałem do Charkowa. Pojechaliśmy właśnie z Humanoszem, z tą ekipą, żeby go zabrać po prostu stamtąd, żeby go przewieźć do Lwowa. Koniec końców on został pociągiem przetransportowany do Lwowa.
z Lwowa karetką do Jasionki, potem do Berlina, został zoperowany, potem był rehabilitowany. Teraz wrócił do Lwowa, przepraszam, do Charkowa. Pisaliśmy, ostatnio pisał, że teraz był astrzał, bardzo duży. Ale jest w pełni sprawny? Jest w pełni sprawny. Jest w pełni sprawny. Poprosił, będę organizował jakąś zbiórkę na auto dla niego po prostu, bo no, potrzebuje auto. To jest bohater. To jest 17-latek. I chyba była taka sytuacja, jak żeśmy pojechali do tego Charkowia, tam z tą grupą wspaniałych wolontariuszy, wszedłem do tego szpitala, są młodzi ludzie. No i zaczął się alarm. Jak pan wie, alarm we Lwowie, alarm w Charkowie to są dwie różne sprawy, ponieważ w Charkowie zaraz będą na 100% wybuchy, tak? We Lwowie to tam małe prawdopodobieństwo. Chociaż akurat najbliżej mnie wybuchały rakiety we Lwowie. Tak się złożyło. I Bogdan wszedł lekarz i powiedział, żebyśmy schodzili do podziemi, no ale Bogdan był tak przykuty do łóżka, no nie mogliśmy zejść. W związku z tym zostaliśmy. Może ja jestem głupi, ale gdzieś tam nie boję się tych rakiet. Boję się min, bałbym się trafić do niewoli. Jak pracowałem kiedyś pod Mosulem w Kurdystanie, rzeczywiście się bałem takiej sytuacji, że mnie ktoś porwie, tak? Natomiast jakoś tych rakiet się nie boję. Oceniam, że prawdopodobieństwo, że ta rakieta mnie zabije, jest absolutnie nikłe. W związku z tym tam bez stresu zostałem. No ale jesteśmy w tym Charkowie, tak? I ja tak nagle patrzę, a ten Bogdan ma dwa takie telefony, iPhone'y, takie jak ja. I to jest po prostu taki nieprawdopodobny surrealizm, wie pan, bo to jest człowiek się czuje, no po prostu w ogóle takie pomieszanie z poplątaniem, tak? No XXI wiek, iPhone'y, tak? Prawda? Takie same aplikacje, wszystko. No to jest bombardowanie, tak? No uderzają rakiety, to jest Charków, to jest środek wojny. Muszę panu powiedzieć, że ja, mimo że ja spędziłem na Ukrainie ponad 4 miesiące, pierwsze 3 miesiące wojny i byłem w zasadzie wszędzie, bo byłem i na południu, i na wschodzie, i bardzo blisko linii frontu, i w Charkowie, i we Lwowie. Powiem panu, że się cały czas czuję, jakbym po prostu wjechał do jakiegoś filmu. To jest cały czas dla mnie, to jest nierealistyczne po prostu. Jak pan sobie z tym radzi? Jan, jest pan lekarzem, jakby psychiatrą, nie psychologiem, tak? Ale tak, wie pan. Zna pan te, znaczy pewnie wie pan, jak się zaopiekować takimi ludźmi, czy, przepraszam, że tak zapytam, czy pan umie się sobą zaopiekować w takiej sytuacji? Jak na razie daje radę, tak? Czas pokaże. Ale powiem panu, że po pierwsze, jest się tak niesamowicie skoncentrowanym na zadaniu, że się pewnie nie myśli o pewnych rzeczach. A po drugie, powiem panu, że myślę, że chyba najgorsze mam za sobą. Ponieważ wbrew pozorom, nie Charków, czy nie znalezienie się gdzieś blisko strefy działań wojennych, a ten początek we Lwowie był najcięższy. A był najcięższy dlatego, ponieważ my w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że jeżeli Rosjanie tutaj wejdą, albo jeżeli zaczną strzelać w nasz szpital, to przecież my nie możemy zostawić tych dzieci. Przecież my mamy dzieci z ogolonymi główkami, tak, chore, część sparaliżowanych, matki przerażone, prawda? No co my zrobimy? Prawda? Wie pan, ja nie wiem, co by było. Ja nie wiem, co by było, gdyby do miasta wdarli się, nie wiem, kadyrowcy na przykład, prawda? Czy Syryjczycy, bo tak się też mówiło, że takie pomysły mieli. Czy gdyby zaczęły rakiety. Ja mogę powiedzieć, jak reaguje, jak rakieta się rozbije ode mnie, nie wiem, 500 metrów czy kilometr, tak? No ale ja nie wiem, jakbym reagował, jakby ta rakieta uderzyła 5 metrów, tak? I by mnie pokaleczyły odłamki, tego nie wiem. Nie wiem, co by było, nie wiem. Nie wiem, jakbym zareagował. Ale zakładaliśmy, że zostaniemy. Bo dla nas, wie pan, jako dla ludzi, którzy jakby złożyli tą przysięgę, nie mówię o lekarzach, mówię o medykach, o nas wszystkich, to móc uczestniczyć w takiej operacji, wie pan, że pan ratuje dziecko, bo pan, wywożąc dziecko chore na nowotwór, pan je ratuje. Ono nie przetrwa takiej wojny, a ono przeżyje na Zachodzie. To jest cudowne.
Bo jak pan uratuje, nie wiem, dorosłego chorego na nowotwór, no to może umrzeć różnie. Czy pan, jak pan na przykład ewakuuje kogoś tam, nie wiem, zdrowego, tak? No to nie, różnie. A tutaj jest sytuacja bardzo jasna. W związku z tym my wiemy, że my tych ludzi uratowaliśmy, tak? To jest wielka satysfakcja. I to jest wielki przywilej. Wie pan, i pytali się mnie dziennikarze, zresztą, z którymi podróżowaliśmy, bo to było nawet BBC dziennikarze, jak my to robimy. I dla nas to jest bardzo prosty rachunek, wie pan. Ja mam prawie 50 lat. Ja mogę żyć jeszcze 30 lat. Ja miałem cudowne życie. Ja miałem cudowne życie. Wspaniałych rodziców, rodzinę, wie pan, cudowny kraj. Jeżeli będę miał 30 lat mniej, naprawdę nic się nie stanie. A te dzieci mają po 60 lat przed sobą, tak? Średnio, że tam 10, 15, a niektóre mają po 80 lat, tak? Jeżeli jest 100, to jest 8 tysięcy lat. Co tu się nie ma nad czym zastanawiać. W związku z tym ja sobie, wie pan, nie mogę poradzić z tą urną. Tak? Ja miałem bardzo duży stres, wioząc te dzieci, prawda? Bo co, jeżeli by mi to dziecko tam umarło, tak? Prawda? Co by się wtedy stało? To się nie myśli wtedy, wie pan, że tam jakaś rakieta. Tam niedaleko akurat nas, jakbyśmy przejeżdżali, to ten Jaworów był ostrzelany. Gdzie był Legion. Natomiast naprawdę mam kolegę, lekarza, który działa blisko frontu. Tam jest strefa zero, to jest pole bitwy. Tam wjeżdżają właśnie traki, które przywozicie z Eksenem. I na te traki, na te wrzuca się ciało rannego żołnierza. Potem jest wywożone ze strefy zero, jakieś 3 km od linii, od bezpośredniej tej strefy. One są zawożone do karetek i tymi karetkami są zawożone do szpitala polowego. Także ja byłem w takim szpitalu polowym. I tak to można powiedzieć, tak to jest zorganizowane, tak? Tak to pole bitwy jest zorganizowane. I te samochody, one nie tylko służą temu, żeby zainstalować jakiegoś tam Stingera, prawda, na tym, ale również, żeby w ten sposób ewakuować stamtąd rannych. Natomiast największym stresem to nie są te sytuacje, patrzenie na cierpienie. I jeden z naszych lekarzy, który był w tej pierwszej strefie, czyli tej między tym polem bitwy, a już bezpośrednio przy polu bitwy, on po 2 tygodniach, on uznał, że on będzie bardziej potrzebny walcząc i walczy. On wziął broń i walczy. Dlaczego? Dlatego, ponieważ jak pan obserwuje tą tragedię tych ludzi, tego narodu, to rzeczywiście to jest trudno się opanować. My, uczestnicząc w tym, dostałem pogróżki, bo to się nie podoba. Bo jeżeli my zrobimy, jeżeli my zmontowaliśmy akcję na finale, której była Jill Biden, to ona na koniec dnia poszła do swojego męża i powiedziała: na pewno, słuchaj, ja dzisiaj widziałam się z dziećmi chorymi na raka. One mi opowiadały, jak wyglądała ich podróż. One mi opowiadały, jak bomba uderzyła w ich szpital. Ty zrób coś z tym. To tak na pewno jest. I każdy jest człowiekiem. Wykonuje pan wielką rzecz. To jest praca. Uratowania 1000 dzieci. To Dobra. Naprawdę. Ja jestem trybikiem w tej maszynie. Trudno jest mi coś zadawać pytania i Ja jestem trybikiem, ale powiem panu, że ja nie znajduję słów podziwu dla naszych ukraińskich przyjaciół. Bo wie pan, ja tam przyjechałem, ja mam doświadczenie. Ja byłem i na pograniczu syryjsko-libańskim, i byłem pod Mosulem, i byłem w COVID-zie, ja od wielu lat się takimi rzeczami zajmuję. Moja rodzina jest bezpieczna, mój dom jest bezpieczny. O tego ja pracuję online też, także ja nawet nie zaniedbuję części swoich pacjentów tam będą. Dlatego mogę dzięki tam e-receptom i tak dalej to łączyć, prawda? I mogę tak długo być, prawda? Ale wie pan, tam są ludzie, których rodzina, ktoś komuś zginął, ktoś został pojmany.
To są takie sytuacje. Ja panu podam jeden przykład. Zadzwoniła roztrzęsiona koleżanka, że dzwoniła do niej siostra. I ta siostra bardzo krótko jej tylko powiedziała, że została uprowadzona. Ja nawet nie potrafię powiedzieć, już nie pamiętam, bo tych historii jest mnóstwo. Moglibyśmy tutaj godzinami rozmawiać. Została uprowadzona przez Rosjan, tylko zdążyła dosłownie przez chwilę się skomunikować i ona błagała tych, ta uprowadzona, ona pewnie dziś nie żyje, ona błagała tych ludzi, żeby ją zostawili, ponieważ ona ma starą matkę. Ona ma starą matkę. I ten Rosjanin wziął i zastrzelił tą matkę. I powiedział, teraz już nie masz tego problemu i pójdziesz z nami. Ona to zdążyła powiedzieć tej swojej siostrze, która z nami współpracuje. Tak? I ta osoba jest w stanie działać. Tak? Ona jest w stanie się zmobilizować i jest w stanie funkcjonować. My mamy informacje, my rozmawiamy z lekarzami z, na przykład z różnych obszarów, z ludźmi, którzy wykonywali sekcje zwłok dzieci z rozszarpanymi kroczami. W związku z tym to nie są bajki propagandy, tak? Ale ci ludzie pracują, tak? Ci ludzie dalej pracują. W związku z tym wielki podziw, wie pan, był pan na Ukrainie, to pan wie, to pan czuje tego to pan poczuł tego ducha, tam jest niesamowity duch. W ogóle ci ludzie są dla mnie niesamowici, wie pan. Ja byłem w różnych miejscach, natomiast dla mnie to jest też na przykład niesamowite, że ja będąc w miejscu takim jak Lwów, prawda, czy nie wiem, Charków, ja tam nigdy nie słyszałem odgłosów broni maszynowej ani broni palnej, nigdy. Ja się nigdy, wie pan, na żadnym blokpoście, który przekraczałem setki, się nie czułem zagrożony. W tych ludziach jest jakaś taka łagodność, jakiś taki spokój, wie pan, jest niesamowite to jest. To jest w ogóle coś takiego, oni są naprawdę niesamowici. Bo to chyba naród zwycięzców. Ja wie pan, dlatego to mnie zdumiewa, wie pan, ja to niesamowicie podziwiam. Dla mnie to, że ja mogę tam się znajdować z nimi, to jest wielki przywilej. To jest wielki przywilej, więc jakby ja jestem szczęśliwy. Postawmy tu kropkę. Bardzo panu dziękuję. Przede wszystkim za to, co pan robi. To nie ma słów, żeby opisać, jak wielką rzecz pan i ci ludzie, którzy są z panem, robią. 1000 uratowanych dzieci. Największa operacja ewakuacji dzieci w historii medycyny. Niesamowite. Paweł Szczuciński, pediatra, psychiatra. Serdecznie panu dziękuję za tą opowieść, ale przede wszystkim za to, co pan robi. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. To wszystko dzisiaj. Myślę, że wszyscy będziemy o tym dużo myśleć. Jeśli możemy w jakikolwiek sposób wspomóc tę pracę, to na pewno warto. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia.